Klasa liczy 30 osób. W szkole organizowane są zajęcia z języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego. Każdy z uczniów chodzi na przynajmniej dwa języki z trzech oferowanych przez szkołę. Wiadomo, że 16 osób chodzi na język francuski, 21 osób chodzi na język niemiecki i 26 osób chodzi na język angielski. Ile osób chodzi na wszystkie trzy języki? Otóż wyobraźmy sobie, że jest to sala licząca 30 miejsc. 16 osób chodzi na język francuski. Uczniowie francuskiego wyszli z sali po lekcji i zostawili swoje rzeczy na krzesłach. Zatem w sali w trakcie przerwy pozostało 30 minus 16, to jest 14 wolnych miejsc. Zgodnie z zadaniem uczniów niemieckiego jest 21. Oznacza to, że na lekcji niemieckiego 14 osób usiadło na wolnych miejscach, natomiast 7 osób usiadło na miejscach zajętych na poprzedniej lekcji, a więc cała siódemka usiadła na miejscach, na których siedziała na francuskim. Czyli są to uczniowie, którzy uczą się jednocześnie francuskiego i niemieckiego. Skoro osób uczących się francuskiego i niemieckiego jest w klasie 7, oznacza to, że pozostałe osoby, czyli 30 minus 7 to jest 23 osoby, zgodnie z warunkami naszego zadania, które, przypominam, mówią o tym, że każdy z uczniów chodzi na przynajmniej dwa języki, zatem te 23 osoby muszą chodzić na język angielski. Wiemy jednak o tym, że osób uczących się języka angielskiego jest w sumie 26. Wynika z tego, że trzy osoby muszą znaleźć się w grupie tych 7 osób, uczących się jednocześnie francuskiego i niemieckiego. W ten sposób uzyskaliśmy rozwiązanie naszego zadania. Tylko trzy osoby w klasie uczą się wszystkich trzech języków. To samo zadanie można rozwiązać również w inny sposób. Gdyby każdy z 30 uczniów chodził dokładnie na dwa języki, to po wszystkich trzech lekcjach mielibyśmy w dzienniku 60 obecności. A ponieważ mamy ich 16 plus 21 plus 26, czyli 63, wynika z tego, że trzech uczniów było na trzech lekcjach, a nie na dwóch. Zatem jest to rozwiązanie naszego zadania mówiące o tym, że trzech uczniów chodzi na wszystkie trzy języki. To samo zadanie można rozwiązać jeszcze na kilka innych sposobów, ale proponuję, żebyście znaleźli je sami. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.